Damian przed chwilą się mnie pyta, Paulina, startujesz? No startuję, bo co startuje już niedługo? Piąta edycja Hotelu Paradise, a teraz jej największy fan. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie możemy się doczekać, ponieważ już niedługo właśnie ta najnowsza edycja, kręcona teraz w zupełnie innych okolicznościach przyrody, wciąż w luksusowym hotelu. Tak, Panama. Chyba najbardziej ekskluzywnym hotelu ze wszystkich edycji. Z Zanzibaru przenieśliśmy się właśnie do Panamy. Mówimy o tym, ponieważ przez cały tydzień w Dzień Dobry TVN będziemy Państwu prezentować całą ramówkę z telewizji TVN i grupy Discovery. W TVN7 oczywiście Hotel Paradise, a na naszej kanapie jego uczestnicy trzeciej edycji. Dzień dobry. Barbara Nowska, uczestniczka właśnie trzeciej edycji, oraz Krzysztof Świst, który też był w tej trzeciej edycji. No, byliście przyjaciółmi w tej edycji, ale miłość dopiero nastąpiła po zakończeniu całego sezonu, prawda? To prawda. Podczas kręcenia mieliśmy taką dobrą kumpelską znajomość, ale była też taka gra w butelkę i myślę, że tam już dużo się zadziało. A co się działo podczas tej gry w butelkę? Damian udaje, że nie wie. Był pocałunek. Wiesz, no być może my widzieliśmy tylko jakieś wycinki, bo wiadomo, że mądrość i tak dalej. Był pocałunek. Nie. Był pocałunek, namiętny pocałunek i myślę, że od tego momentu już coś zaiskrzyło. Jakaś lampka tam zabłysła, to prawda. No i tak naprawdę wszystko się okazało już po. No właśnie, ale wróciliście, skończyła się edycja Hotelu Paradise, wróciliście do swoich domów i kto wykonał ten pierwszy krok? Jak to się w ogóle zaczęło? No, to było tak, że jak wróciliśmy do Polski, ja miałem problem, bo też miałem problem z łącznością i Basia mi wtedy pomogła. Nie miałem telefonu. No i myślę, że to też dużo tak dało, bo zostawiło to we mnie takie miłe wspomnienie, że Basia się zaopiekowała jako jedyna, bo wszyscy poszli w swoją stronę, a Basia została. Tak, zostałam wtedy, czekałam chyba z godzinkę na lotnisku, żeby właśnie pożyczyć telefon Krzysiowi, żeby dotarł do domu. I tak to się zaczęło. Zaczęliśmy utrzymywać kontakt, który był intensywny cały czas. Pisaliśmy do siebie, nagrywaliśmy się sobie. Wiadomości głosowe, wideo. Cały czas mieliśmy Basia, dobry kontakt. Cała ty jesteś znana, że w tym programie wzbudzałaś największą sympatię nie tylko wśród widzów, ale również wśród całej ekipy, która tam była. Wtedy, kiedy ty odeszłaś, prawda? Był taki moment. Tak, potem płakali, wróciłaś, jak odchodziłaś jeszcze. I był wielki powrót i to wtedy było największe szczęście, kiedy już znowu wróciłaś do gry, można by tak powiedzieć. No to prawda. Ja jestem otwartą osobą. Bardzo lubię, jak ktoś obok jest też szczęśliwy, uśmiechnięty. I staram się. Bardziej mi zależy właśnie na tej drugiej osobie i no, taka jestem. No tak wyszło. Wygrałaś ten program razem z Krystianem, razem wygrywaliście jako para. Parą nie jesteście, ale rozumiem, że jesteście w dobrych relacjach, przyjaźnicie się, jesteście jakoś całą parką z tej edycji Hotelu Paradise? Tak, nie, u nas się to nie zmieniło. Na pewno nie ma żadnego konfliktu tutaj w naszej edycji. Wszyscy tam, każdy na każdego może liczyć, a może w ten sposób, nie? Okay. A Krystian ostatnio miał urodziny, życzonka, wszystko weszło elegancko, także tutaj. A podpatrujecie te nowe edycje? Widzieliście czwartą i czekacie teraz na tą piątą? Tak. No, oglądaliśmy czwartą edycję, czekamy na piątą edycję. No, jesteśmy ciekawi, jacy będą uczestnicy, jakie będą mieć zadania. No wiadomo, jakby nie patrzeć, to jest właśnie nasza taka konkurencja, bo to jest kolejny sezon, więc z ciekawością będziemy na pewno się przyglądać i myślę, że też coś tam skomentujemy, pewnie nieraz. No tym bardziej, że trzeci sezon był naprawdę bardzo dobrze przyjęty przez widzów. Macie jakieś rady dla uczestników, jak znaleźć tę miłość? Dla uczestników przyszłych edycji, no bo ta edycja już będzie teraz wyemitowana, piąta. Ode mnie na pewno mogę powiedzieć, żeby warto być sobą, nie kombinować za dużo. No bo to nie wychodzi dobrze. No tak, bo jak człowiek oszukuje i przykłada jakąś maskę, to prędzej czy później to wyjdzie, bo tak, nie jest w stanie prędzej cały czy czas później grać. Jest tyle tego wszystkiego, co się tak nakłada, że człowiek sam się w tym wszystkim pogubi. Basia, ty zmieniłaś kompletnie swoje życie. Z Gdańska przeniosłaś się do Rzeszowa. Zaręczyliście się razem z Krzysztofem. Zapytam bardzo ogólnie o wasze dalsze plany na życie. Plany jakieś tam mamy. Póki co zajmujemy się obydwoje gdzieś tam pracą, tak naprawdę. Takim rozwojem osobistym, praca. Tak, wszystko pomalutku tak naprawdę. Gdzieś tam myślimy o założeniu rodziny,
ale to tak wszystko stopniowo. To już pierwsze kroczki uczyniliście tutaj. Tak jest. Mężczyzna wykonał ten gest. Czyli rozumiem, że jakieś... Ale już plany ślubne no są, właśnie. W sensie, że jakaś data jest ustalona, czy na razie na spokojnie? Jeszcze nie mamy ustalonej takiej konkretnej daty, ale jakieś tam rozmowy są. A słuchajcie, a wchodząc do hotelu Paradise, spodziewaliście się, że wyjdziecie z tego programu z narzeczoną i narzeczonym? Kompletnie nie. Nie. Czy ja tam się w sumie nie. idzie po jakąś rozrywkę, to jest po jakieś taką wyzwanie, przygodę życia, przygoda, tak prawda? Naprawdę. Zabawy. Tak. A skutkiem ubocznym tego jest miłość i najlepszy skutek uboczny, jaki można sobie wyobrazić. Można tak to nazwać, tak. A macie kontakt z parami, które też jakby połączył ten program i wiecie, jak ich dalsze losy wyglądają aktualnie? No, tak. Na przykład Ania i Iwan, prawda? Byli ostatnio, tak, zaręczyli kontakt, się. Ale mamy z nimi kontakt i też bardzo trzymam za nich kciuki i im kibicuję. Słuchajcie, a jeszcze raz dopytam o to wesele, nie to, żebym czy chciał się wbić. Czy ono będzie na Zanzibarze? Nie. Nie to, żebyście, wiesz, jakbyście potrzebowali prowadzącego, nie wiem, oczepinę czy coś. Reja. Zapraszam, ale... Rozumiem, że nie potrafimy śpiewać i tańczyć, ale poprowadzić coś nie ma tam problemu. Moglibyśmy. Ale właśnie, czy wy planujecie takie jakieś duże wesele tylko w gronie na przykład rodzinnym, albo na przykład w gronie też szerokim takim przyjaciół? Starszym raczej, bo jednak mamy więcej znajomych, którzy chcieliby no to się może to znaleźć. Nie będzie takie wesele, jak kiedyś nam na 300 osób się robiło. Mhm. Ale a dlaczego nie? No, gości chętnych jest bardzo dużo, rozejrzyj się. Podejrzewam, że cała ekipa, która była przy kręceniu tego programu, też by chciała podzielić się, jakby dzielić z wami to szczęście. Lektor już się zapowiadał, że też jakby coś będzie wodzirejem. Też nie ma problemu. Coś Klaudia chyba też kiedyś mówiła, że mogłaby być, tak. Że bardzo chętnie by przyszła, że coś takiego było w jakimś wywiadzie. Całkiem, nie wykluczamy tego kompletnie. No dobrze, i pewnie kisiel czekamy. Też padnie. Czyli słynny kot. Gratulujemy wam jeszcze raz tej miłości. Pięknie się na was patrzę, trzymamy za was kciuki. No i przyspieszcie to wesele, tą organizację. Czekamy, czekamy. A my oczywiście, proszę państwa, przypominamy, że hotel Paradise rusza w tym sezonie o 20:35. Tak. Dzisiaj, więc... TVN7 i również na Playerze. Oglądamy, oglądamy i kibicujemy. Jestem bardzo ciekawy, czy kisiel też został przetransportowany z Zanzibaru z na Panamę. Jest pchełka i pchełka i chałka. A, pieski są. Pieski są. Tak. A, no to już mamy pierwsze przecieki. Dobra. Cudownie.